Witam, Sebastianie. Nie podałeś godziny po prostu. Ale nie chciałem o tym, że nie ma tej godziny, bo mógłbym, ale bardzo dużo opisałeś o sobie. A w dodatku masz to coś, co jest bardzo ważne u każdego z artystów. Czy doskonałą samokrytykę, którą tutaj wyraziłeś, która... Wiesz, to jest tak, ja nie cyganka, ja mówię, a ty słuchasz, a ty zrobiłeś troszeczkę odwrotnie. I w porządku, akurat piesek wychodzi na dwór, no trudno, niech sobie wyjdzie. I wiesz, teraz jest taka sytuacja, że wolałbym, jeżeli ty chcesz w ogóle zrealizować te swoje plany, które są zupełnie realne. Każde plany są realne, tylko trzeba wiedzieć kiedy i w jakim momencie. Nie pomogę ci bez godziny. Bo wiesz, muszę zbudować ascendent, o którym mówię. I ten ascendent, popatrz, jak on jest, to ja muszę od niego stworzyć całą strukturę. Bez niego nie zrobię, ponieważ potrzebuję w tym momencie, kiedy planeta przychodzi przez ascendent, jaka planeta, w odpowiedni sposób. Trzeba się zachowywać. Teraz ja bym ci proponował coś takiego. Na górze tutaj, na vlogu, czy blogu, jest do mnie telefon w kontaktach, na górze. Znajdź, przedzwoń, tylko proszę cię, nie zniechęcaj się, bo no może tak być, że po prostu mnie nie ma. No, nie odbiorę. Teraz ostatnio 4 dni mnie w ogóle nie było przy telefonie, także, a ja nie odzwalam. Bo to jest telefon, wiesz, to jest telefon Playa. Ja na ten numer nie odzwaniam nigdy. Zresztą nie mam zasady odzwaniania, bo bardzo często dzwonią gdzieś, a wiesz, jestem przerażony jedną rzeczą, którą wykonał mój znajomy, że zadzwonił gdzieś i potem mu przyszedł piekielny rachunek. I ja od tego momentu stwierdziłem, że po co? Przecież ta osoba, która jest zainteresowana, niech dzwoni, tak? A w dodatku wie, a dlaczego ja mam się narzucać? Co też mnie spotkało kiedyś, jak chcę, wiesz, kiedyś opowiedzieć o tym, o takiej natarczywości. Nie jest to ładne. Ja jestem już tutaj wystarczająco natarczywy, tutaj w tych filmach, jak widzę, jak osoby oglądają, to pewnie im pazury rosną i chcą tak, po tym Ryszardzie, czy też jak niektórzy mówią, Adamie, i go rozdrapać za tą taką astrologię. Słuchaj, wolę tak, dlatego że masz sporo pytań. Te pytania to nie są do odpowiedzi, wiesz, nie chciałbym tutaj na filmie. A najchętniej bym chciał się z tobą spotkać, usiąść sobie gdzieś w kawiarence, posiedzieć, podyskutować, i stworzyć, i co tu ukrywać, stworzyć to, co chcesz. Bo jest to pewien rodzaj, no można by tak nazwać coachingu, ale który bardzo często stosuje. No, dużo osób podpadło pod mój reżim, ten astrologiczny, wiesz, ja rzadko mówię o tym, no ale akurat zapytałeś się, a jesteś twórcą, Twórcom, wiesz, zawsze jest mi łatwiej robić z twórcą, bo twórca coś tworzy, a jak się tworzy, to się chce, a jak się chce, to są wtedy efekty. A wiesz, jak się tak leży i się patrzy i uważa, że się samo z nieba zleci, to manna tylko raz w Biblii nie spadła. I w rzeczywistości nawet jakby spadła, to byśmy nie wiedzieli, co z nią zrobić. Muszą być okoliczności, żeby ją skonsumować. Musi być ten głód i ten cud. I astrologia pomaga bardzo, bardzo pomaga w takich rzeczach. Zresztą, wiesz, tutaj ja mówię o tym. Co za różnica, czy ja prowadzę osobę w kierunku doktoratu, czy prowadzę w kierunku chociażby tutaj zwycięstwa jakiegoś artystycznego, czy też jeszcze jakiś inny. Teraz, czy warto? Wiesz, a po co się łudzić marzeniami?
To jest szalenie prosta. Także czekam na twój odzew, czekam na telefon, czekam na wiadomość i wolałbym nie tak filmem. Jak będziesz bardzo chciał, oczywiście, że tak, ale wiesz, ja na filmie wszystkiego nie mogę powiedzieć. To też jest taka zasada po prostu zwyczajnej etyki. To, co mówię, to jest tak, żeby osoby inne nie wiedziały. Mimo to, że na przykład znają, mogą, wiesz, krótko mówiąc, jeżeli patrzysz na świat i masz jakąś osobę, to ta osoba nie wiesz, czy cię nie zna. I czy czasami, wiesz, i potem będą wykorzystywać wobec ciebie. Wymieniłem twoje imię, już jesteś zakodowany. Wymieniam twoją datę, czyli tak zwany twój PESEL i już wszystko wiadomo. I wiesz, nie ma problemu, żeby to stworzyć. Dlatego też ja tutaj nie lubię. Ja mogę opowiadać o archetypach, o jakichś działaniach, o jakichś, albo odpowiadać na pytania proste. Proste pytania. Ale nigdy o takich rzeczach, jak budowanie kariery. Karierę buduje się mozolnie, powoli. Nie każdy kosmogram wytrzymuje to. Masz dokładnie przykład po panu, który chodził w biało-czerwonym krawacie, w paseczki, nie wytrzymał napięcia. I tutaj, wiesz, to nie chodzi, teraz ktoś powie, no tak, ale to nie ta kariera. Jak to nie ta? Co za różnica, jaka kariera? Kariera jest karierą. A Marilyn Monroe? To co? A jeszcze inni? A Hendrix? A Janis Joplin? Mam wymieniać po kolei? A wśród plastyków? Z taką karierą chociażby u wspaniałego człowieka jak Witkacego? Przecież znasz jego. I wiesz, jaki był. I wiesz, dlaczego zrobił to, co zrobił. No więc to jest problem. I proszę cię, jeżeli może, nawet te osoby, które tutaj podsłuchują, jeżeli chcą, bardzo proszę, jest to wszystko możliwe. I ja, to nie jest istotne, gdzie ja jestem w całej Polsce, możemy się to. Jest teraz lato, nie ma problemu z jakimś tam, gdzieś tam, ponieważ ja też podróżuję i też funkcjonuje właściwie w całym kraju, także to nie ma problemu. A jeszcze są inne formy po prostu kontaktu i jeszcze inne formy. Dzisiaj jest to po prostu już naprawdę bardzo proste i możliwe do realizacji. Także tutaj absolutnie proszę się nie obawiać, proszę normalnie funkcjonować, czy na górze za telefon, proszę dzwonić. Trzymaj się. Cześć. I czekam na ten telefon. Pozdrowienia.